Słuchajcie, my już po pracy, więc jest okazja, żeby sobie usiąść i posiedzieć na spokojnie i porozmawiać przede wszystkim ze mną, znacie go doskonale, Nikola Milanowicz, witam. Siemaneczko, witam wszystkich. Ja często zapominam podobno, żeby się przedstawiać, to znaczy nie na pewno, znaczy nie chyba, ale na pewno zapominam, więc od dziś się poprawiam. Michał Tuszyński, witam serdecznie, zostawiajcie łapki w górę, a ja od razu zaczynam od najważniejszego pytania. Kiedy walka z Mariuszem Pudzianowskim? No właśnie, Mariusz nie odbiera mnie telefonu, zablokował mnie na Instagramie. Maniek, odblokuj mnie, chcę ci dać wiadomość jakąś. Czekam na rewanżyk. Słuchaj, ja tak naprawdę jestem po 3 wygranych, po 2 porażkach, właśnie między nimi z nim, z drugim wielki buł. No ale w wielkim buł głowa siadła w szatni. Znaczy nie mówię, że nie jest lepszy, oczywiście jest dobrym zawodnikiem, że tak pokazuje do tej pory, wszystko tam wygrywa, idzie jak burza, 2 bije naraz i tak dalej. Także no, czekam, jak się Mariusz, jak mnie blokuje na Instagramie, to może się coś tam dojdziemy do porozumienia, ale myślę, że dużo ludzi chce to zrobić. Słynna siatka, która do dzisiaj, to było faktycznie 2-3 lata temu, ale do dzisiaj słynna siatka gada się po mieście o tej siatce cały czas. Śni się tobie ta siatka po nocach? Myślę, że jemu. No, przede wszystkim. A myślę, że Mariusz mnie zablokował po tym, jak widział mój post. Znaczy, Insta Story, jak tam powiedziałem, napisałem: trzymajcie się, miłego weekendu, i Mariusz się trzyma na siatce, no nie? Ja się właśnie zastanawiałem, co Nikola musiał pisać do Pudziana, że Pudzian go zablokował. Nic prywatnie, tylko służbowo, no, ta siatka. Znaczy nie, no, wiesz co, jestem w treningu teraz, trochę znowu, jesteśmy po świętach, znowu to trochę kilogramy na dobrowo, ale jestem w dobrej formie, trenuję, robię stójkę. Robię MMA z Bandlem, robię stójkę z Wasylem, także lepsza forma, zresztą widać, jak na moich nawet tarczach na treningu i na sparingach widać, że trochę inaczej to wszystko wygląda. Już mogę powiedzieć, że jestem zawodnikiem MMA, a nie judoką. O, to są ważne słowa, bo to wiesz, taki moment, że już uważasz, że możesz sobie na to pozwolić, to jest ważny moment. No po 3 wygranych chyba może. Może tam nie byli, nie? Znaczy ten ostatni akurat, Body Chris, tam to była charytatywna walka, którą kiedyś nie chciałem, później chciałem, bo to charytatywne cele. Nawet przedwczoraj grałem charytatywnie piłkę, czy nie miałem w ogóle grać, ale coś nie robić, żeby pomagać ludziom. Ja lubię pomagać, zresztą kto mnie zna, kto wie, jaki jestem, że o 5 rano do mnie zadzwoni: Nikola, potrzebuje pomocy. Nawet sam wiesz, że możesz na mnie zawsze liczyć. To prawda, natomiast to, czy ty grałeś w tym meczu, co Paweł i Piotr Bursy też grali, to o to chodzi, czy o coś innego? Nie, ja grałem w Owiczu, ja grałem ze Strong Ekipą, ode mnie z chłopakami, tak powiem, ode mnie, w sensie ze znajomymi grałem, Strong Ekipa, tam dużo też celebrytów było, znanych osób z telewizji, fajnie właśnie. No już nieważne, z kim grałem, ważne, że wygraliśmy i nasza drużyna Strong Ekipa zdobyła pierwsze miejsce. Nie strzeliłem bramki, ale byłem trochę na bramce, trochę grałem. Fajnie. Najważniejsze, że prawie 250 tysięcy zebrano podczas meczu. Pomogliśmy chorej dziewczynce Mai, także dla mnie to jest najważniejsze. A to, że w niedzielę nie mogłem chodzić, musiałem iść do apteki, no to już mniej istotne. Ale wiesz, jeszcze pół żartu, pół serio a propos Pudziana, to jak do niego docierały te informacje, bo na pewno docierały, wiadomo, jak ludzie mówili, że słuchaj, ten Nikola, gdyby nie ta siatka, naprawdę mógł go pokonać, no to Pudzian mógł się zdenerwować. Nie, no mógł, tylko niepotrzebnie mnie zablokował. No. Mi się wydaje, że on jest jedyna osoba, która mnie zablokował i była teściowa. No, także ten. Nie no, mam nadzieję, że mnie odblokuje. Mariusz, odblokuj mnie, jeszcze raz powtarzam. Chcę ci wysłać jakieś nasze wspólne zdjęcie z wakacji, siatki. Słuchaj, wkurzają cię media, gdy nie piszą o twoich wygranych? Wiesz co, no było tak trochę, że tak wiesz, jak przegrałem z Wielki Buł, wtedy byłem wkurzony, nie powiem jak inne słowa, powiem wkurzony, że jak przegrałem to, że to, co to nie nadaje się do niczego i tak dalej, leczkolwiek nie posłuchałem mojego trenera Bandla, bo on powiedział, jeszcze nie jesteś gotowy psychicznie na tą walkę, i miał rację, mi psychika padła w szatni, nie mówię, żebym go teraz pokonał, inaczej bym zawalczył, miałem obalać, a ja tam poprawiałem szczękę, później oglądałem walkę, mówię, kurczę, co ja robiłem, chłopie, ja podczas walki poprawiam szczękę, a Wielki Buł poprawia moją fryzurę, no nie, znaczy jak tutaj chłopaki ze strony ekipy powiedzieli, że broniłem ciosy głową, no nie. No, ale przynajmniej nie uciekałem, niektórzy nie upadałem, znaczy upadałem po czosie, a niektórzy, nie będę mówił po nazwiskach, upadali bez ciosu.
W jakimś sensie chcę do tego nawiązać, bo chciałem zapytać właśnie o Wielkiego Bu, twojego byłego rywala. Czy rzeczywiście te ostatnie jego wygrane ciebie przekonują? Wygrana z Denisem Załęckim, gdzie moim zdaniem, Patryk, nie obrażę się, ale trochę Denis Załęcki przegrał jednak też z Denisem Załęckim i samym sobą. I ta wygrana z ochroniarzami, nie wiem jak ty patrzysz na ich potencjał, bo ktoś mi dziś powiedział, że jeżeli chodzi o dwóch ochroniarzy, z którymi walczył ostatnio, no to nie zaprezentowali się na tyle, na ile ludzie, którzy jakby pracują w ich fachu, powinni się zaprezentować. No tak, no trochę się zgadzam z tym, że troszeczkę, no może chłopaki gdzieś tam mają najniższą krajową i chcieli dorobić i sobie dorobili. Wielkiemu Bu się nie dziwię, dostał taką propozycję, wyszedł, zawalczył, dostał za to pieniądze, czy dostanie za to pieniądze, wynagrodzenie. No jak to Wielki Bu mówi, że to jest, ja go bardzo lubię, bardzo szanuję. Ja naszą walkę wziąłem tylko po to, bo my kiedyś sparowaliśmy w Łodzi, gdzieś go tam przewracałem i tak dalej, ale się okazuje, walka to coś innego, sparing coś innego. I powiem szczerze, że no nie powinno się robić, to tam ochroniarzy od razu tam, wiesz, w naszym świecie trochę też nie mówi nawet ochroniarzy, mówi się bramkarzy i tak dalej. Miesza z tym, no kurczę, no widać, że chłopaki gdzieś tam na siłownię może chodzą i gdzieś tam dwa razy uderzyli worek, że ja też nie chcę się wypowiadać, bo się nie przy tej walce nie zaprezentowałem się dobrze, ale no kurczę, no było widać troszeczkę amatorki w nim, a Wielkiemu Bu się nie dziwię, ja bym też załatwił jakimś dwoma, nie wiem, dwa razy minimaj taki mały, bo tak było, taka troszeczkę różnica była, no nie, i wysokości, i długości i tak dalej, no co, no wziął łatwe pieniądze, przyjechał, odjechał i tyle, no. Rozumiem, że teraz, gdyby doszło do walki Wielkiego Bu z tobą, to już nie byłoby mu tak łatwo. Nie byłoby tak, nie byłoby, może nie łatwo, nie byłoby trochę inaczej niż wtedy było. O, może tak. Nie zapraszałbym jakiś tam, znaczy jakiegoś brata Kacpera Błońska, który był, właśnie śpiewał tam. Ja wchodziłem do walki, patrzyłem kto na trybunach, w ogóle dekoncentracja i tak dalej. I dlatego po tej walce mojej przegranej, która mnie bardzo psychicznie kosztowała, nie pokazywałem tego w mediach społecznościowych, bardzo mi kosztowała, głowa mi normalnie siadła. Dlatego teraz każdą walkę, którą będę walczył, rozmowa z trenerem Marcinem Bandlem, jak macie ten da zielone światło, wtedy idę. I jeszcze na anegdotę powiem, że dwa dni temu dostałem telefon od Rafała Pasterniaka, chłopaki zrobili pranka na mnie, mój kolega i Rafał Pasterniak zadzwonili do mnie, pytali się, czy nie chce zawalczyć z Pudzianem, bo Pudzian chce na 20 fejmie zawalczyć. Mówię, kurna, dwa tygodnie, trzy tygodnie do walki, no ale mówię znowu, no nie, no, Maniek ostatnio zgasił tam Materle i tak, kurczę, no tak troszeczkę miałem, ale mówię, słyszałem kwota jaka jest, mówię, dobra, biorę, dobra, nie biorę. I tak jechałem auto właśnie z tym kolegiem, który robił na mnie pranka i on się śmiał, tak, mówię, co tak się śmieje, ale mówię, dobra, ale jak on mnie wkręcał, to jeszcze było tak podejrzane, ale jak Rafał Pasterniak do mnie zadzwonił, Wasile Fejmu, gdzie się mówisz, dziwiłem, o kurczę, Nikola, masz godzinę czasu, żeby odpowiedzieć tak albo nie. No i w końcu powiedziałem, że no nie, chcę wyjść, właśnie fajnie to, że nie poszedł za pieniędzmi, powiedziałem nie, muszę się zapytać trenera, pogadam z trenerem, ten powiedział przyjedź do mnie wieczorem, bo akurat wracaliśmy z właśnie pogrzebu ojca Marcina Gortata, właśnie byliśmy na pogrzebie i wracaliśmy stamtąd i właśnie to takie było, mówię nie, no muszę usiąść z trenerem wieczorem, pogadać, dam znak, ale w międzyczasie się okazało, że to prank, ale kurczę, wkurzyłem się trochę tego mojego kolegę, bo no nie wiedział co ja miałem w głowie, kurczę, wziąć tu walkę, nie walczysz, tu pieniądze, tutaj to, tu tak ferie miałem ciekami zaplanowane, to wiesz, to tak w głowie jednak myślisz, tak? I tak, mówię, dużo ludzi, gdzieś tam dzwoniłem, mówię, czy brać, czy nie brać, mówię, dobra, tak w sobie mówię, dobra, wezmę, ale ostateczna decyzja, Bandel, mówię, wieczorem przyjedź, ale się okazało, że to prank, no i niestety nie zawalczę z Pudzianowskim. To jest ciekawe, bo na przykład ja bym tego nie traktował jako, że skok na kasę czy coś, ale to jest tak, że człowiek sobie może pomyśleć, że taka propozycja, chciałem powiedzieć, że dwa razy w życiu się nie zdarza. W twoim przypadku dwa razy by się zdarzyło, ale chodzi o to, że nie wiem, czy to jest propozycja, której powinno się odmawiać, bo to wiesz, masz raz albo dwa w twoim przypadku w życiu i warto skorzystać. Wiesz co, powiem ci tak, po przegranej z Wielkim Bu, to co ja przeżywałem w głowie, to powiem ci, dało mi się to trochę do myślenia. Nieważne, czy to Pudzianowski i tak dalej. Czasami warto nie wyjść do walki, a wyjść przygotowany. Bo z Pudzianem to wiadomo, ja w ogóle nie miałem żadnego stresu. Ja to wyszedłem, mówię, kurczę, jakby nawet zapłacić 1000 zł, za darmo bym wyszedł po prostu. Nawet jakbym musiał dopłacić walka wieczorów, KSW i tak dalej, nie myślałem. Ale tam chodziło o to, żeby po prostu wyjść, zrobić i tak dalej. A znowu z Wielkim Bu, chciałem być gwiazdą, za dużo się napatrzyłem właśnie może innych jakby celebrytów i chciałem być celebryta, tu muzyczka, tu to. No i dostałem w pierdziel.
Muszę to powiedzieć, bo ta wasza relacja, Marcin Bandel i ty, ona jest wyjątkowa. Z Marcinem miałem ostatnią okazję porozmawiać po tej jego oczywiście po walce, która nie potoczyła się po jego myśli, to wszyscy doskonale wiedzą. Natomiast no, on mówił o tym bodajże, że chyba nie zna drugiego tak dobrego człowieka, który jest tak bezinteresowny i tak chętnie pomaga ludziom. Bardzo fajne słowa. Wiesz jak jest, masz wielkie serce, ale musisz mieć twardy tyłek, no nie? U mnie tak jest, że ja dostaję cały czas po tyłku, w sensie od życia, ale idę do przodu, jestem taki, nie zmienię się, dużo ludzi mnie nie lubi przez to, że jestem zawsze uśmiechnięty, fajnym, każdemu chcę pomóc, czasami ja dużo tracę na tym, ale nikt na mnie złego słowa nie może powiedzieć, bo każdemu to obiecałem, pomogłem, to zostaje w moim serduszku i każdemu życzę, żeby był taki chociaż trochę jak ja, z tym pomaganiem, bo może jestem ciężkim charakterem w inny sposób, ale każdy chciał, żeby świat by był inny, jakby każdy był jak ja. To jest fajne, co powiedziałeś o tym, co działo się w twojej głowie przed walką z Wielkim Bu, ale także po tej przegranej, bo to sprawia, że ty jesteś akurat osobą, która może rozumieć to, co dzieje się na przykład w głowie Denisa Załęckiego, który mówi, że musi sobie zrobić przerwę, bo gdzieś tam w głowie trzeba sprawy poukładać, bo tam gdzieś coś nie działa tak, jakby on chciał, żeby działało. Wiesz co, no... Głowa jest najważniejsza. Ja zauważyłem, że w życiu i w różnych decyzjach, Poczekaj, chłopaki, trochę ciszej, bo szef daje wywiady, no nie? No muszę odpierdolić swoich pracowników, no to koledzy. No i, ale chodzi o to, że głowa jest jedna w MMA, głowa jest bardzo ważna i ja całe życie tak sporty walki judo, gdzieś tam sambo, sumbo i tak dalej, ale jak się wychodzi, każdy mówi, a tam co tam, waleczka, wychodzisz, to nie jest tak. To jest w głowie, wychodzisz szatni, ty wygrywasz szatni. Ty tylko pokazujesz, co robiłeś przez te treningi w klatce, a wygrywasz szatni, czekając, przyjeżdżasz na 17, dopiero zaczyna się gala, zaczyna o 20. W szatni ty rozgrywasz walkę swoją w głowie i ja tą właśnie walkę przegrałem. Ja mówię, nie wiem, czy wygrał, czy przegrał z Wielkim Bu, ale plan był zupełnie inny. Wejść nogi, złapać do tego girę, tą grubą, brzydką girę Wielkiego Bu, obalić go. Niestety nie udało się i tyle, no co, właśnie i tak samo każdemu zawodnikowi, czy to Załęcki, nie Załęcki i tak dalej. Jeżeli głowa nie zagra, możesz być mistrzem, ale głowa jest bardzo, bardzo 90% ważna. Jak wy przyjeżdżacie na taki program jak dziś i sobie sprawdzasz gdzieś, nie będzie Natana, to robisz takie, to będzie spokojnie. No ostatnio z tym Natanem właśnie po prawo stąd robiliśmy parter, no nie? I tak dużo czasami się zastanawiam, czy stawić to zdjęcie u siebie na Instagrama, bo fajne takie zdjęcie, mamy fajne pozycje i tak miałem właśnie, co jest ważne, pozycję od tyłu, być z tyłu, tak? I tam mamy takie zdjęcie, także dużo ludzi, jak tam Natanowi cisnę, to tam wysyłam to zdjęcie spokojnie, jak już mam, no nie? Także, znaczy, wiesz co, no chłopak robi show, no gdzieś tam, no, jego sprawa, tak, ale jako tak prywatnie, wiadomo, że on jest za kamerami, jest trochę inny, to tu jest trochę inny, no tam nie mam nic do niego, na razie mi nie nadliczno, no, mimo, że tu robiliśmy zapasy i tak dalej, fajnie to, fajnie wyszło, no gdzieś tam się chciał szarpać, my też nie możemy używać 99% siły, tak, gdzieś tam, no, musi być to show i tak dalej, to jest fajne, tak, i no, Natan jaki jest, taki jest, ale tak i tak gdzieś tam darzę go lekką sympatią, bo kiedyś był Ferrari taki, wiesz, dymiacz, teraz widzę, że on przejął, tak, tylko że no, myślę, że na zakupy nie chodzi sam. Ostatnie pytanie ode mnie, ale na poważnie, bo jak ostatnio byliśmy w Łodzi na fejmie, to chciałem się z tobą złapać przed kamerą. Nie było takiej opcji, ponieważ byłeś na zawodach ze swoim synem. Wyjątkowa chwila i tak sobie myślę, też jako ojciec, że dla faceta, dla ojca to jest no, bardzo fajna sprawa i wielka duma. Wiesz co, to były pierwsze zawody mojego młodego w judo, gdzie był na starych treningach, bo mój młody wszystko trenuje, gdzie ja idę, on idzie ze mną i ja w końcu właśnie muszę pozdrowić Judo Klub Hero z Łodzi, trenera Patryka Leśniaka właśnie, gdzie zrobił z czterech treningów, mój młody wygrał 3 walki, finał niestety sam się przewrócił, ale ja się nawet cieszę, że nie było to złoto, było drugie miejsce, ale tak przeżywałem te zawody, tak po prostu, mi się wydaje, że każdy rodzic przeżywa, tak? I nawet jak fajnie to, że on przegrał, on się cieszył, że nic mu się nie stało, dobra tata, bierzemy medal, jedziemy na McDonalda, no nie? I to jest fajne i właśnie każdemu rodzicowi polecam, wspierajcie swoje dzieciaki, obojętnie co trenują, czy judo, czy zapasy, czy szachy, wspierajcie swoje dzieciaki, bo to są nasze pociechy miłe i trzeba ich kochać, przytulać i być z nimi na dobre i na złe.
Nikola Milanowicz, moim waszym gościem. Michał Tuszyński, bardzo dziękuję i apel na koniec do Mariusza Pudzianowskiego, aby odblokował na Instagramie Nikolę, a w zamian w podziękowaniu Nikola wyślę Pudzianowi to zdjęcie z Natanem i to będzie taka właśnie tutaj forma, wiecie, no rewanżu. I wypijemy może flaszkę, Mariusz, no, żeby się nie gniewać. No. Bardzo dziękujemy, trzymajcie się, cześć. Dzięki bardzo, hej.